inwestycja o wartości około 13,5 miliona złotych będzie miała dofinansowanie około 9 400 tysięcy złotych. Jest to bardzo duża kwota finansowa. Chcemy te inwestycje rozpocząć jak najszybciej. Mamy już w tej chwili procedurę przetargową, która jest już na ukończeniu, wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia. Myślę, że jest jeszcze odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w procedurze i myślę, że w niedługim czasie będziemy mieli wykonawcę tego przedsięwzięcia. Zakładamy wybudowanie torowiska wzdłuż ulicy 12 Lutego wraz z przebudową stosownych do tego skrzyżowań. Oczywiście budowa stacji prostownikowej na Szpitalnej to jest drugi taki ważny element całej inwestycji. No i oczywiście celem tej inwestycji jest połączenie trakcją tramwajową dzielnic północnych Elbląga z południowymi w jak najkrótszym czasie. Będziemy mogli również zmodyfikować sieć linii autobusowych tam, gdzie mogłyby się te trasy dublować czy powielać. Będziemy się starali to ułożyć jak najlepiej. Kończąc, chcę powiedzieć, że projekt, który zakładamy, dotyczy infrastruktury tramwajowej, czyli sieci torowiska, natomiast nie dotyczy taboru. Do taboru będziemy zakładali inny projekt. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.